Dzięki inicjatywie Fundacji Promocji Kultury i Sztuki Ars Pro Arte i staraniom parafii katedralnej w Rzeszowie, nakładem wydawnictwa Ars Sonora ukazała się płyta prezentująca walory brzmieniowe organów rzeszowskiej katedry. Jest to pierwsze wydawnictwo fonograficzne po ponad 30 latach od wybudowania instrumentu w rzeszowskim kościele katedralnym. Walory brzmienia katedralnych organów prezentuje Marek Stefański, ceniony wirtuoz organów, pedagog, pomysłodawca i dyrektor Podkarpackiego Festiwalu Organowego. Na płycie zarejestrowano utwory kompozytorów europejskiej klasyki organowej, począwszy od XVII do XX wieku. Jeremiah Clarka, Dietricha Buxtehudego, Johanna Sebastiana Bacha, Józefa Gabriela Reinbergera, Feliksa Nowowiejskiego oraz Mieczysława Surzyńskiego. Muzyka mieni się wielością i różnorodnością barw brzmienia organów, od najbardziej delikatnych i subtelnych, po potężne, fanfarowe, pełne uroczystego dostojeństwa i powagi. W niektórych utworach słuchacz rozpozna motywy znanych pieśni sakralnych, które opracowane przez mistrzów kompozytorskich w artystyczne formy ukazują swoje najpiękniejsze oblicze. Wydawnictwu towarzyszy pełna pięknych zdjęć autorstwa Joanny Prasoł książeczka, w której znajdziemy teksty gospodarza katedry, księdza Krzysztofa Gołąbka oraz Marka Stefańskiego, mówiące o znaczeniu sztuki animowanej przez muzykę organową w tej jedynej w swoim rodzaju, o nowoczesnej architekturze i wystroju katedrze. Warto sięgnąć po tę płytę, aby doświadczyć nie tylko piękna muzyki, lecz także cieszyć się osobliwościami brzmienia organów, na których od 3 dekad koncertują z powodzeniem muzycy z całego świata. Płytę można nabyć bezpośrednio w parafii katedralnej w Rzeszowie lub w sklepach internetowych na www.mpik.com i www.dobrepłyty.pl.